Jacek, chciałem Ciebie zapytać o orwę kulszową. Bardzo dużo ludzi ma z tym problem. Czytają w internecie, szukają informacji, też pytają nas o materac dobry. Powiedz nam najpierw, czym jest orwa kulszowa, co to jest za schorzenie? Orwa kulszowa przede wszystkim objawia się tym, że oprócz tego, że mamy ból w odcinku lędźwiowo-krzyżowym, to ten ból promieniuje w nogę przez pośladek, udołytkę, aż do stopy, do palców. Wtedy wiemy, że mamy do czynienia z rwą kulszową. Masowanie nogi pewnie nic nie pomoże. Masowanie nogi nie pomoże. Mamy problem lędźwiowo-krzyżowy, dokładnie tak. Tam są przykurcze mięśniowe, które powodują, że krąg do kręgu jest dociskany, krążek międzykręgowy wychodzi na zewnątrz, uciska na korzenie nerwu kulszowego. No i im niżej ból promieniuje, tak naprawdę tym większy mamy problem w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. To powiedz, czy materac może wyleczyć z rwy kulszowej? Wyleczyć nie, bo to nie już może. Jest takie, nie, wyleczyć nie może, natomiast no, może wbrew pozorom... A może spowodować, że będziemy mieli taką dolegliwość? No wiesz, to takich teorii nie chciałbym snuć, czy on może spowodować, natomiast na pewno w jakimś sensie może się trochę do tego przyczynić, jakby gdzieś źle dobrane będą się budowały napięcia w tym odcinku lędźwiowo-krzyżowym, no to gdzieś w wyniku tych napięć również może dochodzić do tego, że gdzieś tam do tych ucisków będzie dochodziło. Czyli nie ma materaca, który mógłby być zaleceniem dla osoby, która ma problemy z rwą kulszową. Znaczy z rwą kulszową to tak, gdyby mleko się wylało, stało się, tak? Natomiast dobieramy materac dla tej osoby jak najbardziej. Dobieramy materac pod kątem właśnie tego, żeby to się nie pogłębiało. Tak? Bo rwa kulszowa, jak gdyby z rwą kulszową mamy zawsze dwie rzeczy. Tak? Po pierwsze rwa kulszowa... No możemy zlikwidować ból, ale po drugie rwa kulszowa nigdy nie mówi żegnaj, tylko zawsze do zobaczenia, więc chodzi o to, żebyśmy się jak najpóźniej z tym zobaczyli. No to jakie zalecenie? Jaki materac? No znowu, materac, czego szukać? Czego szukać? Materaca, który będzie odpowiednio dobrany ze względu na rozłożenie ciężaru ciała. To jest klucz, żebyśmy się nie zapadali Czyli nigdzie. Jak najbardziej termoelastyczne, które rozkładają naciski? Tak jest, ale odpowiedni stopień twardości w różnych strefach, tak? Bo w zależności od tego mamy, nie wiem, cięższe biodra, cięższe barki, no bo mamy różną tą budowę ciała, no to w tym momencie w zależności od tego, gdzie te strefy twardości muszą być, to taki materac trzeba dobrać, nie? Czyli żeby nie było problemu, to lepiej materac kupić dobry, zanim rwa kulszowa się pojawi. No tutaj... A jak ona się pojawi, a mamy zły materac, to możemy kupić dobry materac, żeby zniwelować bóle i żeby później rwa kulszowa znowu do nas powróciła. Wiesz, no często jest tak, że szczególnie młodzi ludzie wybierają sobie materac tak naprawdę ad hoc, nie zastanawiają się nad znaczeniem tego materaca, no bo jak przysłowiowo się mówi tak, że młody człowiek się na kamieniu wyśpi. Tymczasem, no właśnie, jeżeli już nas coś dotknie, no to już wiemy, że trzeba o ten kręgosłup zadbać. Często przychodzą tutaj ludzie właśnie już z gotowymi dogliwościami, może dlatego przychodzą. No, teraz w tym momencie jak gdyby musimy patrzeć, także z jednej strony mamy profilaktykę, żeby do czegoś nie doszło, tak, ale z drugiej strony, no potem mamy jak gdyby już taką, no postprofilaktykę w pewien sposób, żeby jak gdyby pewne procesy zatrzymać, żeby one się nie pogłębiały. I wtedy ma teraz, to jest to antidotum. A powiedz Jacek, czy są jakieś sposoby na to, żeby sobie ulżyć? Czy jakaś pozycja spania może być pomocna dla takich? Znaczy na pewno pacjenci najczęściej mówią, że dobrze im robi, jak leżą na boku, nogi podkurczone, tak? Czyli tak zwana pozycja embrionalna. Jeżeli na plecach, bo z różnych przyczyn czasami nie możemy leżeć na boku, no wówczas jakiś wałek podkładamy pod kolana. Możemy pokazać taką pozycję, jakby to mogło wyglądać? Nogi do góry. Nogi do góry, to pokażemy. To o, to jest w ogóle może nie tyle pozycja do spania. O, mamy tutaj. O, tak. Sandra, możemy Cię poprosić. Nie tyle pozycja do spania, co raczej pozycja, która będzie przynosiła ulgę. I nogi do góry, tak? Nogi do góry, tak. To jest taka pozycja krzesełkowa. My mówimy ładnie, nogi w trójzgięciu, tak naprawdę, czyli nogi są tutaj. O, tu mamy pozginane, tak jakbyśmy na krześle siedzieli, tak? I to jest w momencie, kiedy nogi tutaj luźno leżą, ważna rzecz, żeby pośladki dochodziły do łóżka, tak? I wtedy mamy odcinek lędźwiowo-krzyżowy całkowicie rozluźniony i odciążony. I to jest pozycja, która najczęściej przynosi dużą ulgę pacjentom. Ale to nie jest oczywiście pozycja do spania, tylko pozycja, która pozwoli odetchnąć po prostu. Natomiast jeżeli mówimy o pozycji do spania, no to w tym momencie, jeżeli, tak jak powiedziałem, na boku, tak jakbyśmy się bliźniaczo na boku wrócili, czy jak leżymy na plecach, to wtedy wałek troszkę większy pod nogi, pod kolana, żeby ten odcinek lędźwiowo-krzyżowy też był rozluźniony.
Jakie ty masz doświadczenie, jeżeli chodzi o rehabilitację, pomaganie ludziom? Skąd ty to wszystko wiesz? Ja się zajmuję tym wszystkim tak naprawdę od 29 lat. Wiem, że też sportowcy do ciebie przychodzą, pomagasz w kontuzjach, tak? Znaczy, przede wszystkim sam uprawiałem sport przez wiele lat, zresztą do dzisiaj jestem czynny sportowo. No ale oprócz tego, no co? No doświadczenie, praca z ludźmi, to jest najlepsza tak naprawdę nauka. Ja się ciągle uczę, ciągle się dowiaduję nowych rzeczy, słucham swoich pacjentów. Jak mi pacjent mówi, panie Jacku, pomaga mi bardziej to, czy po tym się tak czuję, ja to zawsze biorę pod uwagę, tak? Czyli nie zakładam z góry, że ja wiem wszystko najlepiej, bo często pacjenci sami mnie naprowadzają na jakieś ciekawe tory myślenia czy przebiegi, więc to jest to, no. Praca, jeszcze z pracy.